Rok 2022 to wyjątkowy rok dla Filharmonii Częstochowskiej i dla całego naszego miasta, ponieważ obchodzimy okrągłą rocznicę urodzin oraz śmierci. Jest to 140. rocznica urodzin oraz 75. rocznica śmierci Bronisława Hubermana. Będziemy poprzez działania Filharmonii Częstochowskiej starali się w ciągu tego roku w rozmaity sposób podkreślać to, że jest to rok Bronisława Hubermana. W maju chcielibyśmy zagrać koncert kameralny w Akademii Muzycznej w Krakowie, połączony z prelekcją na temat Hubermana podczas letniego festiwalu muzycznego, Jurajskiego Festiwalu. Będziemy również przypominać osobę Bronisława Hubermana, a jeśli pandemia pozwoli, to największe dwa wydarzenia, czy trzy w zasadzie, to Międzynarodowy Konkurs Lutniczy, Międzynarodowy Konkurs Muzyki Kameralnej oraz występ światowej sławy skrzypka Maksima Węgierowa, to na przełomie września i października tego roku, oraz koncert finałowy, który planujemy na grudzień.